Cześć. Poniedziałek, ale to będzie dobry tydzień. Wiecie dlaczego? Dlatego, że w sobotę Adusi organizuje urodziny i w tym tygodniu się skupiam przede wszystkim na tym. Pada deszcz, jak widać, na załączonym obrazku. Widać. I co jeszcze? Ada zostaje w domu z tatą. Grzesiek w tym tygodniu ma drugą zmianę, więc do południa do godziny 13 będzie z nią w domu, a później to przyjedzie ciocia i będzie Agatka, także wiecie, mam tu, zobaczcie, ciacho, bo piekłam metrowca, poczęstuję koleżankę w pracy i co jeszcze? I tak jak mówię, pozytywna energia, chociaż wstałam późno i jakoś tak zawsze na biegu. Kaptur na głowie. Wiecie, co z tej fryzury będzie? Bajobongo. Wow, dość jest nie, słuchajcie, nie w tym kolorze, co bym chciała, bo już odrasta bardzo, bardzo. To jeszcze kaptur nałożyłam, bo już nie szukałam, słuchajcie, parasolki. Jestem późno. A chciałam jeszcze wstąpić na chwilkę do sklepu, bo mi się chce, wiecie co, jakiegoś owoca. Może bym sobie wzięła jakiś jogurt naturalny do pracy. Muszę wreszcie zacząć odchudzać się, bo idzie to w złym kierunku. Pozwoliłam sobie, słuchajcie, całe lato i teraz wrzesień, październik. Po prostu nie zwracałam uwagi na to, co jem i na co miałam tylko ochotę, to jadłam. No i kilka kilogramów mam do zrzucenia. No niestety, trzeba się wziąć w garść i z tym pogodzić i coś z tym zrobić. Ale wedle mojej zasady MZ, czyli mniej jeść. I tu, słuchajcie, skończę. Żadna jakaś tam specjalna dieta. Po prostu tnę wszystko na pół i powoli się organizm przyzwyczaja, żołądek, że tak dużo się nie je. I to skutkuje, ta waga schodzi. Nic nadzwyczajnego. Małe porcje. 3 albo 5 posiłków dziennie. Mam 5 malutkich, 3 troszeczkę większe. Woda i tyle. No i już jestem pod sklepem. Szybciutko sobie coś kupię. Jak będzie. Jezu, 8:04. Masakra. Deszcz coraz większy. Nic nie było, słuchajcie, specjalnego. Znaczy, czego się spodziewałam? Aha, jakichś bananów, kiwi. Kupiłam jogurt, kupiłam jabłuszka, takie 2. No i takiego rogala, wiecie, półsłodkiego. On taki jest ala drożdżowy. Teraz już nic do was nie gadam. Jadę do tej pracy mojej, bo się naprawdę spóźnię. Łączę się po południu. Jaki music. Wyobraźcie sobie, że mam włączone Radio M. Radio M to chyba jest Radio Maryja, bo czasami słyszę jakieś tam pieśni. Odprawiany jest różaniec. I wiecie co, że nawet mi się to podoba. W sensie tych piosenek wcale nie są takie złe, nie tylko kościelne. Także widzicie, jak to jest. Ale wracając do tematu. Byłam w Biedronce. Dziś już jest po pracy, już jest poniedziałek, popołudnie. Deszcz nadal pada, no ale to nic. Kupiłam mnóstwo, słuchajcie, cukierków. Chyba 3 czy 4 rodzaje różnych cukierów. Agatka podjęła się względem właśnie tych urodzin. Podjęła się zrobienia piniaty dla dzieciaków, więc musimy wsypać do piniaty mnóstwo cukierów i dziewczyny będą sobie tam uderzać, nie wiem czym jeszcze, zastanawiam się, i później będą sobie zbierać te cukiery, także taka fajna atrakcja. No i dostałam właśnie polecenie, żeby kupić cukierki na piniatę. Fajnie, niech się dziewczyny cieszą, tym bardziej, że mamy takie pochmurne dni, brzydkie, paskudne.
dobra, jadym do domu. Jadym. Okej. Zobaczcie, zmieniłam trochę, stół przestawiłam na środek. A to tylko dlatego, co to za mina? Ada! Tylko dlatego, że Adusi przeszkadzało w huśtaniu, bo Adusia tutaj ma zawieszone na suficie taką huśtawkę z podwórka, z ogrodu. Adunia, czy ty już jesteś zdrowa? Jutro idziesz do kontroli, wiesz o tym? Gdzie? Do pani doktor. A nie może do pani dentysty? No nie, nie do pani dentysty. Jutro troszeczkę lepiej jest, wiecie, jakoś tak trafiony jest ten chyba ten Merodual. Tusio, Tusio, chodź, chodź Tusia. A, nagraj. No ale jak nieładnie, ja nawet nie wiem, co to znaczy. Tosiu, proszę zostawić dywan w spokoju. Kć, 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 Tusia, 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 Tusia. Mamo, przestała już. Przestało grzać się. Przygrzewam sobie obiadek, bo jestem strasznie głodna. Pranie wisi, jak widzicie, na tarasie. Tak? Ada, jak dostanę nogą, a parat, to nie wiem, co ci zrobię. O, ty łobuzie, ty. Ty łobuzie, tu. Zaraz będziemy piec naleśniki, bo Adusia ma ochotę chyba na naleśniki. Adusiu, masz ochotę na naleśniki? Ale z Nutellą. Nie z Nutellą, tylko z dżemikiem. Ty, Nutella, ty, Nutella, ty. Ty byś żyła tylko czekoladą. Tak. No. Tak. Tak, tak. Ta. Masz pierożku, mandarynkę. Łap, łap. Uuu, zapana. Yeah. Dzisiaj hol zakupowy. Przygotowywuję się dosyć intensywnie do urodzin Adusi. Musiałam porobić sporo zakupów. Będę piekła torta, będę robić sałatki, może jeszcze ciasto, leśny mech. I już pokazuję, co dzisiaj w Biedronce kupiłam. Kochani, zaczynajmy. Kupiłam dzisiaj 2 kg mąki tortowej Ekstra Basia. Znalazła mi się też kukurydza słodka. Myślę, że do gyrosa, do sałatki gros będzie idealna. Oczywiście Queen papier mega, tutaj 120 metrów, jak widzicie. Bardzo go lubię, mięciutki, jest naprawdę grubo nawinięty. Ja oczywiście używam tytana do WC, ale no niestety nie było. Zresztą w Biedronce chyba w ogóle nie jest dostępny. Spróbuję Domestosa, chociaż nie lubię tego zapachu. Jest dość intensywny, jeśli chodzi o Domestos. Domestos zero kamienia, żel do toalet. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Do sałatki gros również kapusta pekińska. Mam tutaj na stół dla dzieciaków owoce, czyli banany, winogrona. I mamy również jabłka, których nie widzę. Może pokroję w ćwiarteczki, jeszcze zobaczę. Dziś w promocji Mleczna Dolina masełko. Masełko ogólnie jest bardzo drogie teraz, ale jest promocja, 3 sztuki jest wtedy taniej, około 3,50 kosztuje. Będę przygotowywać również sałatkę grecką, więc wykorzystam ten ser sałatkowo-kanapkowy półtusty. On jest też słony, słuchajcie, to nie jest taka typowa feta, ale bardzo podobny. 3 opakowania, bo tej sałatki bardzo dużo będę robić. 2 margaryny Kasie. Mam tutaj też 2 galaretki cytrynowe, nie, truskawkowe. Do ślimaczków z ciasta francuskiego przyda mi się boczek. Takie, wiecie, cienkie plasterki. Ja normalnie bym go tak nie ukroiła, dlatego też kupiłam takie już gotowe, pocięte. 2 opakowania. Do sałatki również 1 małą papryczkę. I mamy kawkę Jacobs, parzoną, kronung zieloną. Osobiście nie pijam kawy, ale przyda mi się, na pewno goście będą pić. Do mojego leśnego mchu na wierzch wysypę sobie takie ziarenka granatu, więc 1 granat. Chyba on jest chyba na wagę w Biedronce teraz. Tak mi się wydaje, że nie na sztuki, tylko na wagę. I tutaj sos sałatkowy grecki, najlepszy z Knora do sałatki greckiej. Tutaj są 4 opakowania i podejrzewam, że wszystkie 4 zużyję. Liście? Skąd tu liście? I dalej. A już wiem, słuchajcie, dzisiaj tak wieje, że po prostu moja fryzura
to nie można było nazwać fryzurą. No ale nieważne, wracajmy. Trzy opakowania, tutaj mam ciasto francuskie, XXL, aż 3, bo to będę sporo też tego przygotowywać. Serek Gouda, pół kilograma ze Światowidu, bardzo dobry. Do tortu serek mascarpone, zobaczcie, mam takie opakowanie podwójne, czyli chyba 500 gram, tak, 500 gram i jedno mniejsze, 250, zużyję na pewno wszystko. Kotlin ketchup łagodny, również z Biedronki, 500 gramowy. Ja kiedyś bardzo lubiłam Kotlina, póki nie odkryłam Tortexu. Tortex dla mnie najlepszy. Zobaczymy, czy Kotlin zmienił swój smak i czy też będzie mi smakował. 1 kg cukru, cukier 2,90 w Biedronce, więc no, bez zmian, bynajmniej na razie. Cappuccino śmietankowe, dwa opakowania. To też na imprezkę dla gości. I tutaj do sałatki gyros. Mam tutaj filet z piersi kurczaka świeży, 17,89 kg fileta z kurczaka. I co tutaj dalej mamy? Jedną rapsodię, powidła węgierkowe, przepyszne do tortu, jedno masło roślinne do smarowania, to już codziennie smarujemy, kanapeczki także bardzo lubimy. I na przekąski też urodzinowe dla dzieciaków, Junior Safari z Lajkonika, takie mamy ala paluszki i paluszki klasyczne też z Lajkonika. I zobaczcie, tutaj do leśnego mchu kupiłam z tej firmy Vital Fresh szpinak baby, na pewno zużyję całe opakowanie do przygotowania ciasta zielonego. Do sałatki greckiej będą ogórki zielone świeże i pomidorki, pomidorki koktajlowe, no już niestety nie mam swoich, więc muszę już kupować. I do greckiej sałatki mamy, zobaczcie, miks sałat, raz, dwa, trzy opakowania w stylu włoskim kupiłam i jedno opakowanie takie innego rodzaju, innego kalibru, tą sałatkę. Także na grecką mam cztery opakowania. Ja dalszy ciąg przekąsek, czyli top chipsy top smak paprykowy z tej firmy top, naprawdę bardzo dobre, bardzo porównywalne do chipsów Lajkonika i zielona cebulka i to co kochają i uwielbiają dzieci z tej firmy przysnacki, chrupki, zielona cebulka, duża paczka, nie wiem czy próbowaliście, ja próbowałam, to jest wręcz uzależniające, słuchajcie, jest tak pyszne, że nie można się powstrzymać i przestać jeść, dopóki się nie zobaczy dna paczki. I jeszcze mam tutaj Starczyńskiego parówki, taką mega pakę i oregano. Oregano to też będzie do ciasta francuskiego. Napoje, słuchajcie, jedną butelkę Pepsi. Kupiłam również jeden soczek Capi, bo to nie wiem, co dzieciaki będą piły. I jeden sok jabłkowy. Kupiłam również, zobaczcie, kilka waterów. Mam taki plan, taki pomysł, żeby każdemu dziecku dać jeden water do rączki, podpisać markerem, aby sobie dzieciaki nie myli, bo wiecie, rozleje się te kubeczki i co, i nie wiadomo później, czyj który jest. A tak to podpisany każdy ma i wie przynajmniej którego dziecka jest picie. I zobaczcie, kupiłam olej, jestem zdegustowana, słuchajcie, bo olej kosztuje 3-litrowy, zwykły, nie kujawski, jakiś tam najzwyklejszy, rzepakowy, 19 zł, 3 litry, szok. I niedowierzanie, kupiłam tylko litr oleju, śmieję się, że nie będziemy nic smażyć, bo bardzo drogi. Kochani, jeżeli chodzi o haul zakupowy, mój weekendowy to tyle. W sumie brakuje mi jeszcze szampana piccolo i ewentualnie może jakieś pieczywo, ale to już tutaj sobie kupię. Aha, wiem, nie mam jeszcze kokosu. Kokosu, chodzi mi o wiórki kokosowe. I jeszcze muszę się udać do sklepu, ale to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie.